Takie tam demówki. Cześć wam, dzisiaj jest Wizu. Wizualnie witam was w grze, która nazywa się Lotus Lantern Rescue Mother. W serii, która nazywa się Takie tam demówki, jest to seria, w której zajmujemy się grami, które mają swoje wersje demo do przetestowania i do ogrania, więc jeżeli ktoś by był zainteresowany, to na dole w przypiętym komentarzu jest link do tej konkretnej gierki. Może wam podejdzie, może zagracie dłużej. Przede wszystkim ten odcinek powstaje na wariackich papierach, no bo jest nagrywany na ostatnią chwilę po wczorajszym streamie i nagrywany gameplay przed tym streamem, więc mam świeżo w głowie wspomnienia tego, ale gardło niestety zaorane. Co do tego, z czym się je, to jeszcze nie mamy daty premiery i nie wiemy, kiedy to powinno wyjść. Producentem jest Unstable Games, wydawcą 663 Games i oczywiście nie ma żadnych recenzji, jako że sama gra nie miała premiery na chwilę obecną. Nie wiem, do kiedy powinno być demo aktywne, wciąż jeszcze jest na ten moment z mojej perspektywy, więc to jest to. Co do DLC, to jeszcze sama gra nie wyszła, więc nie ma. Co do tego, kto i co, to wcielamy się w postać, która mniej lub bardziej nawiązuje do chińskich legend i bujamy się po świecie, próbując uratować swoją matkę, więc jest to typowa taka historia jak z Hadesa, że za każdym razem jak giniemy, cofamy się, pogadamy chwilę z Wukongiem czy tam z innym bogiem małp, który wysyła nas w podróż, która pozwoli nam zdobyć rzeczy potrzebne do uratowania naszej matki. Na ten moment brakuje bardzo dużo zarówno w tłumaczeniu, jak i w przestawieniu akcji, żeby totalnie zrozumieć o to, co w tym chodzi tak dokładnie, no ale fabuła mniej więcej i tak się zarysowuje, no i postać jest jaka jest. Co do grywalności, mamy rzut ukośny, co jest czasami problematyczne, bo niektóre drzewka zasłaniają nam akcję, ale nie jest to jakoś bardziej problematyczne. Lecimy przed siebie po wybraniu stylu walki, czasami jest to walka mieczem, czasami to są jakieś orby, którymi strzelamy, reszta jest do odblokowania podczas rozgrywki, w większości oczywiście w tym demie nie ma, klepiemy przeciwników i wrogów, którzy są związani ze chińskim mitosem, z chińską mitologią. Co oznacza, że będą różne potwory opętane na nas wyskakiwały, a my będziemy je egzorcyzmować za pomocą pięści często. Sama rozgrywka polega na tym, że wjeżdżamy w niewielkie arenki, na których są poustawiane przeszkody, czasami to są mosty, które zawężają przejście i możemy tam zgrupować przeciwników i ich orać. Czasami są to jakieś drzewka na mapie rozsiane, które sprawiają, że musimy się bujać i je omijać. No i klepiemy wrogów, unikamy ich ataków, klepiemy, klepiemy. Po załatwieniu wszystkich odbieramy nagrodę. Idziemy na kolejną płaszczyznę, gdzie się klepiemy i kolejną, aż nie zginiemy. Po otrzymaniu gonga cofa nas do Wukonga, gdzie możemy wykupywać za walutę specjalną metawalutę rzeczy między rozgrywką, która sprawia, że nasza postać jest silniejsza na starcie każdego biegu. Jeżeli chodzi o sterowanie, to leciałem na padziku i tutaj tak, jest bug, który sprawia, że czasem po odpaleniu nasza postać sama zaczyna iść w jednym z kierunków. Nie zawsze on występuje. Występował mi i na padzie od PS5 i na 8-bit do, na Xboxowym nigdy go nie uświadczyłem. Tutaj w jednym momencie możecie zobaczyć, że w ogóle postać przestała działać normalnie, funkcjonować normalnie, więc musiałem odpinać pady, podpinać inne i zadziałało. Więc ja sprawdziłem, 8-bit do się nie rozładował, ale i tak go podłączyłem do ładowania, żeby było, więc co do bugów, to to będzie to. Jeżeli chodzi o sterowanie, to kiedy działa, działa bardzo dobrze, ale czasami zdarza się, że świruje, nie wiedzieć czemu. Jeżeli chodzi o grafikę, jest bardzo uproszczona, wydaje mi się, że minimalistyczna, ale już wygląda nieźle. Jestem na tak z tą stylówką, podoba mi się. Jeżeli chodzi o strefę audio, voice acting jest w języku bodajże chińskim. Brzmi to całkiem nieźle, pasuje mi, buduje klimat, muzyka jest dobra, więc nie mam się do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o bugi, to poza tymi ze sterowaniem, które miałem, nie natknąłem się na nic innego. No może poza brakujące tłumaczenia, no ale to jest demo do gierki, która jeszcze nie ma ustalonej daty premiery, więc to nieduży problem. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, to gameplay jest fajny, jest sympatyczny, podoba mi się to oranie tych takich mini dungów i przeskakiwanie dalej, rozwijanie swoich umiejętności, troszkę rogalika w tym jest, troszkę metaprogresji, jak najbardziej na tak. Jeżeli chodzi o minus, to tej grze bardzo dużo brakuje w przedstawieniu, żeby robiła furorę. Wydaje mi się, że jak twórcy postawią na mocną narrację, wyciągną te mity chińskie na pierwszy plan, to może być taki Hades tylko w chińskim klimacie. No ale to jestem ja, gierka ma wszystkie elementy tego, by odnieść sukces. Pytanie, jak bardzo je dopracują do premiery. Jeżeli chodzi o wymagania, to nie są one jakoś makabrycznie wysokie, na ten moment są tylko minimalne podane i jest to 64-bitowy procesor i system operacyjny oczywiście, na przykład Windows 10, procesor taki jak Intel Core i5 3470, 8 GB RAM-u i grafika taka jak Nvidia GeForce GTX 960. DirectX 11 zainstalowany i 2 GB wolnej przestrzeni na dysku. Nie ma podanej konfiguracji zalecanej, no ale pewnie jeszcze nie jest ustalona. Jeżeli chodzi o dostępne wersje językowe, to jest język angielski w interfejsie i napisach, uproszczony oraz tradycyjny, a pełnodźwiękowienie mamy również w języku chińskim uproszczonym, przynajmniej tak jest to tutaj oznaczone. Macie chwilę bez mojego monologu?
等一下，快快！万别遵命。 I reasumując, ta gierka mnie pozytywnie zaskoczyła, była na Next Festie ostatnim, wciąż jest aktywna, czyli nie skończyło się to 12. Kiedy to oglądacie, jest 22, a 21 nagrywałem, jeszcze demo było aktywne, więc link na dole w przypiętym komentarzu, bawcie się dobrze, ta gra ma dużo do zaoferowania, wersja demo już pokazuje, co będziemy mieli do przytulenia, mi się to podoba, zobaczymy, czy twórcy to dopieszczą tak, jak dopieszczone być powinno. Tyle, życzę wam miłego dnia, dobrego jedzenka, świetnych dymówek do grania, do następnego i hej! I gardło mi już bardzo, bardzo, bardzo siada.